Urodziłam się w 1956 roku, i wówczas rodzice dostali większe mieszkanie na ówczesnym C33, czyli na osiedlu uroczym. I w tym mieszkaniu, tak jak jakby zaczarowane, te C33, bo mieszkałam 33 lata dokładnie w mieszkaniu na uroczym. Mój tato najchętniej zabierał mnie na ówczesne łąki nowochódzkie. Z tych spacerów przynosiliśmy skrzek, żabi, zaskrońce. Nawet gąsienicę przynosiliśmy i w pudełku dokarmialiśmy ją, żeby zobaczyć, jak z tej gąsienicy przepoczwarza się ta gąsienica w motyla. Mieszkałam na pierwszym piętrze. Od tej strony jest okno od kuchni i Okno mojego pokoju, panieńskiego, na parapecie sąsiedzi mieli kwiatki, a ja na parapecie zawsze miałam posadzone żodkiewki, które uwielbiam do dzisiaj. Też tam na uroczym była wówczas fontanna. Nie ma tej fontanny, ale była fontanna i jak byłam dziewczynką, to chodziliśmy tam się w upalne dni kąpać. Moim marzeniem było zostać weterynarzem. Ale jak się dowiedziałam od znajomych, że na tych studiach trzeba żabki rozkrawać, stwierdziłam, że nie dam rady. Ponieważ zawsze kochałam książki, zawsze bardzo dużo czytałam, a byłam osobą bardzo nieśmiałą, chorobliwie nieśmiałą. Moja mama postanowiła poradzić się znajomej, pani psycholog ona zrobiła mi testy i powiedziała: No, dla grażynki to najlepsza będzie biblioteka. Praca spokojna z książką. Przeglądam książki dziecięce i, i muszę powiedzieć, że ich nie znam. Prawie wszystkie, o ile nie wszystkie tytuły uległy zmianie, bo nie widzę nic z tego okresu, kiedy ja prowadziłam bibliotekę szkolną. Trafiłam do biblioteki szkolnej, do szkoły podstawowej numer 80 na Skarpie. Te dzieci bardzo dużo czytały baśnie, baśnie Grima, baśnie Andersena. Dla mnie dzwonek na przerwę to mnie troszkę przerażał. Powiedziałam, że zaraz padnie tyle dzieci, każdy coś będzie chciał, a ja jedna. <grych> no teraz to to bym już sobie chyba... Nie poradziłam, ale myślę, że z przyjemnością bym poczytała nową literaturę w szkołach. Teraz książki są takie ładne, kolorowe, błyszczące, pięknie ilustrowane, a moja biblioteka to były książki oprawione w szary papier. I książki u mnie w bibliotece musiały zawsze być w równiutkiej linii. Dzieci bardzo lubiły przesiadywać u mnie. Zamiast w świetlicy przychodziły do mnie do czytelni i przesiadywały ze mną, dopóki rodzice po nich nie przyszli. Nauczyciele też tam przychodzili. Jak chcieli się wypłakać, to wchodzili między regały, ale miałam bardzo, bardzo dużo koleżanek i kolegów, którzy przychodzili do mnie. Czułam to, że Jestem lubiana w pracy. Wiele lat temu napisałam wiersz dla taty. Kiedy jeszcze dziewczynką całkiem małą byłam, to już wówczas magię czarów swego taty doświadczyłam. To od niego, z tataraku, czarodziejski flet dostałam i zawodząc nim zaklęcia, świat przyrody pokochałam. Jak przeszłam na wcześniejszą emeryturę, to przez 7 lat opiekowałam się rodzicami. A gdy rodzice odeszli, taka pustka nastała w moim życiu i zobaczyłam, że jest casting do teatru ludowego. A ja zawsze, całe życie, miałam sentyment do teatru ludowego. Byłam zaskoczona, przeszłam przez ten casting. W ten sposób osiem spektakli zagrałam w Teatrze Ludowym, sześć premier miałam w Teatrze Łaźnia Nowa. Dla mnie to było ta, takie miłe, że dałam radę, że tą nieśmiałość przełamałam w sobie i jakby się otworzyłam na tej scenie, yy, nabrałam takiej swobody. I radości. 33 lata mieszkałam w Nowej Hucie i mimo, że przeniosłam się do podgórza, to nadal moje życie toczyło się w Nowej Hucie właściwie do tej pory. Bo w Nowej Hucie pracowałam przez 26 lat. Tutaj mam swoją bibliotekę, swoje ulubione sklepy, lekarza rodzinnego, stomatologa, weterynarza. To miejsce kocham, znam. Bardzo mnie życie zmieniło, dla mnie na korzyść, bo z osoby chorobliwie nieśmiałej, wiecznie czerwonej, wycofanej, w co trudno jest teraz uwierzyć osobom, które mnie teraz poznały, w osobę, która sobie świetnie radzi: mam męża, mam dwóch dorosłych synów. I spełniło się moje marzenie z dzieciństwa, które wydawało się, że jest nie do zrealizowania, a jednak marzenia się spełniają.